Hej, ja jestem Sarge, a wy oglądacie trzeci odcinek naszej serii Zagrajmy w Brothers A Tale of Two Sons. Znajdujemy się przed klatką, w której więziona jest trolica. I w tym momencie nie jesteśmy w stanie niestety jej uwolnić, dopóki nie zdobędziemy klucza. A ten klucz pani troll nam wskazała pod koniec poprzedniego materiału. Klucz jest pilnowany przez okolicznego strażnika trolla. Okej. Kurczę, no mogę się oczywiście mylić, ale jestem prawie pewny, że w pierwowzorze tutaj scenki przerywnikowej nie było. No i tutaj oczywiście musimy bardzo ostrożnie przechodzić. Kurde, ale ja cały czas robię dźwięki i tutaj się boję, że i tak będę słyszalny dla tego trolla. No muszę naprawdę powolutku chyba chodzić, no bo na pewno uważać na te duże kości, ale teraz nie mam pewności, czy on nie może mnie usłyszeć, nawet jeśli pójdziemy za szybko, co? Powolutku. Wolę być ostrożny. Zabrać po cichutku ten kluczyk. Dobra, mamy to. I teraz z powrotem. No, wrócić to chyba jeszcze gorsza sprawa, bardziej stresująca. Kiedy jednocześnie wydaje się, że już jesteśmy tak blisko. Ajajaj. Jak tylko przyspieszę, to zaraz te kroki słychać. Teraz jest okej na przykład. Naprawdę muszę zwalniać. Dobra. Jazda, jazda, jazda. Tutaj chyba jesteśmy w miarę bezpieczni. Grunt to teraz skorzystać z klucza. Okej. I oczywiście cały czas musimy jeszcze otworzyć klatkę. Dobra. To nie był dobry pomysł. Masakra jakaś. To zdecydowanie nie był dobry plan naszego młodszego braciszka. Ale okej, w każdym razie teraz musimy postarać się o zastawienie małej pułapki na tego trolla. Jako starszy brat lecimy do Wajchy. Otworzyć klatkę. Jako młodszy możemy wejść do środka i przywołać tutaj trolla. Spadamy! Okej. Udało się, udało się. Teraz, kiedy wiem, co robić, to też wydaje się to takie proste, ale przy pierwszym kontakcie z grą, oczywiście, nie wszystko musi być od razu takie oczywiste. Dobra, najważniejsze to wydostać się stąd jak najdalej. No i co, teraz trolica będzie z nami współpracować, pomożemy jej wydostać się stąd, a jak żeby inaczej? Kolejny mechanizm, który powinien zadziałać. Dobra, zmieńmy się troszkę. Okej, istotne jest, żeby trolica wydostała się, wyszła z drugiej strony. W ten sposób i do przodu. Tak jest. I w tym momencie my zawracamy i robimy sobie przejście dla siebie.
bo inaczej byśmy nie przeskoczyli. Niestety pani troll nie pomyślała o tym, żeby na przykład nas przerzucić najpierw na drugą stronę, ale trudno, będziemy radzić sobie na własną rękę. Grunt, że zagrożenie ze strony tamtego trolla minęło. Dobra, najpierw jeden, teraz drugi. I lecimy. Pani troll grzecznie na nas czeka. I proszę, proszę. W razie gdybyście się jeszcze nie domyślili, no to jest to parka troli. Ale to nie wszystko. Przed nami pewnego rodzaju walka z bossem. Patrzcie. Możemy jako starszy brat w teorii opuścić tamtą zapadnię, ale widać, że te łańcuchy to blokują. No i teraz się zastanawiam, czy ja zdążę przejść, żeby ten troll mnie nie dopadł. Bo jest tak blisko skubany. Trochę się tego obawiam. Może niech jeszcze raz ryknie. Bo ogólnie w tym pojedynku chodzi o to, żeby oczywiście przywołać go do siebie. Żeby zniszczył kolejne łańcuchy. Dobrze. Czekamy w następnych miejscach. Kurde, ale jeszcze wracając do tej parki troli. Też oczywiście wcześniej tego nie mówiłem, ale mogliście zwrócić uwagę w poprzednim odcinku, że tam gdzie spotkaliśmy tego trolla, to on w pewnym momencie płakał. Najprawdopodobniej z tęsknoty za swoją ukochaną. Widać było dwa łóżka. Dopiero teraz tak naprawdę wszystko się łączy w jedną całość. A, to on tak nie przejdzie. Czyli chyba muszę w dobrym momencie, kurczę. Spróbujemy. On będzie szarżował, tak? Dokładnie. No dobra, czekamy. Udało się. A to jeszcze nie wszystko, słuchajcie. Bo jeszcze musimy... Patrzcie, jak się trzyma. Jeszcze musimy go zrzucić. I to by było na tyle. Ciągła współpraca wymagana. Chyba nawet zwłaszcza w takich stresujących sytuacjach. Oto? Tak. Maru? Hadinia? Wyszło, Maru! Wyszło ja! No i tutaj się żegnamy, rozpoczynając kolejny rozdział fabularny. Daj. Oczywiście, niestety, z ojcem naszych bohaterów wcale nie jest lepiej, dlatego no chyba jest to dobitne przypomnienie, że powinniśmy cały czas zmierzać w stronę miejsca, gdzie mamy znaleźć lekarstwo. Thank you.
Patrzcie, jak to wszystko się zmienia. Nie ruszaj, nie ruszaj tego lepiej. Nie wiem, czy ja muszę trzymać przycisk interakcji, żeby jakoś tutaj się kurde bronić, bo widać, że wilki nas otoczyły. Światło jest naszym sprzymierzeńcem. Istotne jest to, żebym też trzymał się blisko starszego brata. O kurcze, czyli jednak coś powinienem zrobić więcej. Takie właśnie miałem poczucie. Dopiero teraz, wcześniej nie mogłem tego robić. Wciskałem L2, a nie mogłem wymachiwać tą pochodnią. Więc nie wiem, czy to był jakiś błąd, czy ja czegoś nie zauważyłem. Z jakiegoś powodu teraz ta sekcja mi bardzo przypomina serię A Plague Tale, czy to część Innocence, czy też Requiem, gdzie też sterujemy dwójką bohaterów. Siostrą i bratem w tamtym przypadku. Niejednokrotnie tam światło było naszym sprzymierzeńcem, chociaż tam mieliśmy do czynienia przede wszystkim z plagą szczurów. Ale klimat tutaj troszkę podobny, mam wrażenie. Jakże kontrastujący z tym, co mieliśmy w pierwszym rozdziale. Uciekaj mi stąd. Na szczęście dopóki machamy tą pochodnią, to jakoś jesteśmy w stanie wystraszyć te wilki. No już, już, już was tu nie ma. Najgorsze jest to, że ja cały czas muszę obserwować otoczenie i starać się dwójką bohaterów jednocześnie sterować, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. Okej. No ale tutaj jest przynajmniej więcej światła i okazja do tego, żeby zdobyć kolejne osiągnięcie. Podchodzimy tutaj jako młodszy brat. Trzeba by wejść w interakcję z tym miejscem. Tylko jak to się robiło? Okej. No właśnie, możemy zobaczyć spadającą gwiazdę. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o taką opcjonalną aktywność. No ale mamy też ławeczkę. Pierwszy raz dopiero w tym odcinku, co? Jest jakieś miejsce, jakiś dom? Miejsce, które powinno nas w tym momencie chyba najbardziej zainteresować. Tutaj chyba trzeba było najpierw zabić ten dzwon. Tak. When Hadi Ari? Atama fi. Inaczej chyba nie dało się tego jegomościa wybudzić. W ten sposób otworzy nam bramę i będziemy mogli kontynuować naszą drogę. Da, taj. Dziękuję ci bardzo. Hajda. Dobra, spadamy. Daj, Atalia! No, złapmy się, kurde. Są takie momenty, kiedy trzeba uciekać po prostu. Jeszcze ten prąd nas wznosi w jedną jedyną drogę, w jedną jedyną stronę. Pozostaje tylko omijać wszelkie przeszkody, ej. Okej.
Chyba tędy przejdziemy, mam nadzieję. Ale lepiej po kolei, co? Dobra. Możemy ruszać. Ale to tylko pokazuje, że te wilki jeszcze mogą w każdym momencie, kurczę, zaatakować. A nie mamy żadnej pochodni przy sobie. Co sprawia, że sytuacja jest jeszcze gorsza niż wcześniej. Też jesteśmy bardzo wysoko w tym momencie. Ta perspektywa doskonale to pokazuje. Ale dobra, kontynuujmy. No na pewno przechadzka nocą to nie jest to, o czym nasi bohaterowie by marzyli. Ale jeśli chcą odnaleźć jak najszybciej lekarstwo dla swojego taty, no to muszą to zrobić, muszą iść dalej. I nie zatrzymywać się. Okej, tutaj się złapie. Na szczęście tak. Dobra. Teraz młodszy braciszek. Do dzieła. O, świetnie. A dobra, bo już myślałem, że źle coś zrobiłem. Wow, wow. Rozdzieliliśmy się i nie wiem, czy to tak miało być. Okej, chyba miało tak być. Bo już się bałem, że coś źle zrobiłem. No nie ma lekko, naprawdę nie ma lekko. O masakra, to jest też przerażający moment. W grę wchodzą takie trochę też elementy fantastyczne, których tu nie brakuje. Kurde, drzewco podobne kreatury próbują nas dopaść i musimy tutaj jako młodszy brat ciągle manewrować, żeby nas nie złapały. A jednocześnie starszy brat trzyma tą wielką gałąź. Jezu, jak blisko. Boję się, że wychylę się za bardzo w jedną stronę. Dajcie już sobie spokój, co? Przestańcie się pokazywać. Świetnie. Okej, okej, okej. Pospiesz się, pospiesz się. Jak się wynurzyć? Damy radę? Nai! Eno! Ta! A więc udało się. Aczkolwiek to, gdzie trafiliśmy, to osobna sprawa. Przerażające, że w tyle słychać jakieś głosy. I to nie wszystko, jak widzicie. Thank you.
musicie przyznać, że jest to trochę surrealistyczne. Umamaj. Nai! Eno! Nai! Na szczęście to tylko sen. Naya. Oto? Da, Alin. W pierwszej chwili można by było pomyśleć, że to jakieś halucynacje starszego brata, który zaczął się dziwnie zachowywać. Ale możemy jednak z tych scen wywnioskować, że po prostu młodszy brat stracił przytomność, wpadając do wody. No i to, co później widzieliśmy, to był tylko właśnie zły sen. Ale to... To już nie jest zły sen, a poważna sprawa, gdzie musimy zainterweniować. No jak widzicie, mocne tematy tutaj są poruszane. Mamy nieszczęśnika, który próbował pożegnać się ze swoim życiem. I co ciekawe, obserwacja tej okolicy może nam też wyjaśnić jego pewnego rodzaju motywację, co go do tego skłoniło. Na razie może nic nie będę mówił, ale po prostu przejdziemy tędy, bo to jest też dość istotne w tej scenie. Wystarczy, że pójdziemy tutaj jako jeden z braci. Mamy tutaj jakieś pudełko. Czekajcie, czekajcie, tylko dam radę to złapać. Jak najbardziej. Domostwo, które ewidentnie się spaliło. I przykryte ciała. Chyba resztę możecie sobie sami dopowiedzieć. Kolejny przykład tego, że nie potrzeba żadnych dialogów, żeby wyczytać wiele z opisywanej tutaj opowieści. Pomogliśmy jednak tą opcjonalną aktywnością temu mężczyźnie, który ewidentnie stracił swoją żonę i dziecko w pożarze domu i dlatego chciał skończyć ze swoim życiem. Dzięki temu, że zainterweniowaliśmy, no to nie tylko przeżył, ale i pochował swoją rodzinę. No i kto wie, może jakoś uda mu się poradzić sobie z tą ogromną stratą. Ale to tylko pokazuje właśnie, jak mocne tematy też porusza ta gra. Niby taka niepozorna się wydaje, a no rzeczywiście, jak spojrzeć na te różne wydarzenia tak troszkę z dystansu, to naprawdę można docenić, jakie tutaj tematy są poruszane i to wszystko właśnie bez jakichkolwiek dialogów. No bo pomijam oczywiście ten ich zmyślony język, którego nie możemy zrozumieć, ale to tutaj po prostu nie jest wymagane. My mimo wszystko skupiamy się na swojej robocie, na swoich motywacjach i młodszym bratem tutaj przedostaje się na drugą stronę, żeby jakoś wspólnymi siłami
kontynuować naszą podróż. Czyli tak, mamy starszego brata, który może pociągnąć za tę dźwignię, za tę wajchę. A teraz młodszym bratem kręcimy tutaj i z tego utworzymy most. Dobrze, zablokowało się i starszy brat również może iść dalej. Kolejny potencjał zagadek w tej grze, przedstawiony tutaj dobitnie. W ogóle czuć tutaj rękę Josepha Faresa. Pewnie nie wszyscy kojarzą to nazwisko, ale jest już teraz takie dość znane. Jest to osoba, która była odpowiedzialna za stworzenie pierwotnej wersji tej gry. Oczywiście jedna z wielu osób, ale jedna z takich bardziej kluczowych osób. Później Joseph Fares założył swoją własną firmę, swoje własne studio. I wraz ze swoim zespołem zaczął produkować inne gry. Takie jak A Way Out czy It Takes Two. Są to gry, które wymuszają wręcz przejście całości w trybie kooperacji. Naprawdę godne polecenia produkcje. Też takie dość wyjątkowe. Tak jak tutaj wyjątkowe było to, że całość można, albo nawet powinno się przejść samotnie, sterując jednak dwoma postaciami. Tak później właśnie zespół Josepha Faresa wyspecjalizował się w takich grach kooperacyjnych, też prezentujących ciekawe, angażujące historie. W ogóle temat kooperacji tak naprawdę tutaj w remake'u został dodany. Opcja, żeby przechodzić też grę we dwójkę, dwoma osobnymi padami. Ale to jeszcze powiem za chwilę. Dalej! Mamy nasz kolejny cel w takim razie. Ale kontynuując jeszcze to, co zacząłem wcześniej mówić, bo też nie wybrzmiało to wystarczająco dobrze w pierwszym odcinku. Fakt, że oryginał właściwie domyślnie mogliśmy przechodzić tylko jako jeden gracz. No chyba, że dzieliliśmy się kontrolerem, albo chyba, że na PC-cie używaliśmy jakichś tam programów emulujących grę na jednym padzie przy użyciu dwóch kontrolerów. Dopiero wersja na Switcha z 2019 roku wprowadziła oficjalny tryb lokalnej kooperacji, no i właśnie teraz w remake'u też ten tryb jest dostępny. Chociaż i tak twórcy zaznaczają, że najbardziej zalecane jest przejście tej gry w pojedynkę, no bo wtedy rzeczywiście jest to nowe doświadczenie, kiedy dwoma gałkami analogowymi na padzie sterujemy dwoma postaciami. No ale dobrze, w tym miejscu się z wami pożegnam, bo przed nami kolejna przeprawa, która oczywiście będzie kontynuowana, to już rozdział czwarty. Jesteśmy mniej więcej, myślę, w połowie tej produkcji, no ale jeszcze sporo wrażeń przed nami. Dziękuję wam za uwagę i usłyszymy się kolejnym razem. Cześć!